spirulina to, można powiedzieć, że taka skarbnica podstawowych składników pokarmowych i na uwagę zasługuje przede wszystkim zawartość białka. Spirulina dostarcza nawet 60-70% tego składnika i warte zaznaczenia jest to, że jest to białko pełnowartościowe. Dla przypomnienia, białko pełnowartościowe głównie występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego. Co to oznacza białko pełnowartościowe? Oznacza to, że zawiera takie białko cegiełki budulcowe, czyli tak zwane aminokwasy, których nasz organizm nie jest w stanie sam syntetyzować. I takich aminokwasów mamy 8. No i właśnie białko pełnowartościowe głównie występuje w produktach odzwierzęcych. Ale co ciekawe, nasza bakteria, jaką jest spirulina, również dostarcza wszystkich aminokwasów egzogennych. Znajdziemy wszystkie 8 aminokwasów, których nasz organizm sam nie jest w stanie syntetyzować. Tak więc można powiedzieć, że spirulina będzie takim wartościowym urozmaiceniem diety o białka pełnowartościowe.